Czy zastanawialiście się kiedyś, gdzie jadą te wszystkie powozy z trollami? Trolle w wielu miejscach w Elden Ringu, w kilku miejscach. W Pogrobnie, w Liurni, w Altus, w tym lodowej krainie ciągną powozy. Te, w których są oczywiście skrzynki z tyłu, można sobie je otworzyć i zlutować. Dokąd one kurde jadą? Gdzie one kończą swoją drogę? Ja nigdy nie pomyślałem o tym, żeby jechać za nimi i sprawdzić, gdzie one dojadą, więc się chyba dzisiaj dowiemy. Wiem na pewno, że one mają taki trigger, nie? Bo one nie jeżdżą cały czas, tylko w momencie, jak w jakieś miejsce konkretne w odległości do nich podjedziesz, albo podejdziesz koniem czy pieszo, to one dopiero zaczynają się ruszać, nie? I to czasem widać. Ale nigdy nie widziałem, dokąd one jadą. Zawsze gdzieś je zatrzymywałem po drodze po prostu, albo omijałem i leciałem dalej. Elden Ring is such a massive game with so many different events going on. Dragons flying in from off-screen, or a random invader showing up on a midnight stroll. While all of these engagements are happening, a troop consisting of cavalry, torchbearers, and foot soldiers are protecting a troll-pulled carriage. When chaos ensues, the trolls keep pulling. But where do they go? Do these carriages have an endpoint, or are they aimlessly patrolling forever? Are the developers hoping you'll sit at a site of grace every 10 to 15 minutes, making it so you reset the carriage to its starting position? Or maybe things don't happen or move while they're not in your field of view. Today, we'll be answering all of these questions. Na pewno się resetują. 5. Czyli pamiętałem wszystkie? Jedna w Pogrobnie, jedna w Liurni, jedna w Altus i dwie w Lodokrainie. Pamiętałem wszystkie, ej, nice. Chciałem sprawdzić, gdzie człapie ten król na arenie Gaela, ale zawsze psycha mi się dała po minucie. Miałem, stary, to samo. Wydaje mi się, że w pewnym momencie, jak grałem chyba pierwszy raz, to chciałem zobaczyć, gdzie on idzie, ale jak zobaczyłem, jak on wolno idzie, to sam go zajebałem. Zajebałem go po prostu. Czy w dodatku brak? W dodatku nie ma. Nie ma żadnych takich tych powozów, karet, czy jakkolwiek to nazwać. And we're going to use our sneaky detective skills to observe these patrols and get to the bottom of where they start and where they hopefully end. Otherwise, I'll be following these things until Miyazaki inevitably kills me with random balls. So let's start the most seen carriage in the entire game, the carriage of Limgrave. If you've played Elden Ring, you have almost certainly encountered this beginning carriage. If it was an achievement, 90% worldwide would have gotten it. As you can see, the carriage starts at the middle of this road and continues along. Us being the ever stealthy character Squidward, we hide in plain sight and observe this ever mysterious carriage. While watching and just admiring this fairly short, oh, and also extremely slow journey, it made me think about the significance of these troll-pulled carriages. Dobrze, że mamy takich ludzi jak on, że to są ludzie, którzy sprawdzają te rzeczy, nie? Bo ja bym dostał pierdolca. Pewnie nigdy by mi do głowy nie przyszło. Albo może kiedyś bym pomyślał, ale tak szybko jakbym o tym pomyślał, gdzie to może jechać, to bym pomyślał też, a, mam coś do zrobienia, idę dalej. I na tym by się skończyła moja myśl na ten temat, nie? Dobry wieczór, siemanko Viking, dobry wieczór. Game mechanic and reason for these is that in the back of the carriage there's a chest, and holy smokes, that chest has loot in it. Primarily a weapon of some sort, which is interesting because taking a closer look at the carriages, they have ceremonial candles lit and a fairly big convoy protecting it. Basically, this is Elden Ring's versions of hearses, like a literal transporter of someone who is deceased. This was an officer, maybe a person of high regard, and the chest contains an heirloom or prized possession of theirs, which is always a weapon. Really what I'm saying is, we're robbing the dead every time. Przy okazji mamy lekki wgląd w lore tych powozów, nie? Mnie też nigdy nie zastanawiało, co w nich jest, ale to rzeczywiście taką wielką trumnę trochę przypomina i to ma sens, że tam był jakiś dowódca albo generał, a z tyłu w skrzyni jest jego broń, którym on walczył na przykład, nie? To ma jak najbardziej sens. To się dobrze logicznie łączy ze wszystkim. Time we take loot from these chests. And I've gotta say, I'm loving every minute of it. Anyways, the carriage in Limgrave is a short trip, traveling around this bend in the road, over the bridge, fast forward a bit farther, and we reach just outside this outpost of Gotham soldiers. To aż tu jedzie? Ends up, which makes sense since there are two other parked carriages, also containing chests, and yes, I stole those weapons as well. Something you'll notice is once the carriage met the end of its path, the band of troops are nowhere to be found. What happened to them? Well, they're here. I broke their AI in a way by being in range of the carriage, but not the troop.
Their objectives are conflicting. One is saying to get to the end of the patrol because the trolls are there, and the other is saying kill Squidward. It's pretty interesting to find so early on, but let's continue. While this is the end of the road for the Limgrave carriage, where one ends, another begins. Let's travel northwest to the beautiful location of Alurnia Lakes. Here's the immaculate location and peaks of where we'll be spying on our many friends. Of course, when you travel to these new locations, the enemies will be stronger, but they never seem to get any faster. They are Ej, a propos, bo on ciągle z tą trąbką lata. Zrobimy jakieś trąbka run? Są dwa albo trzy różne typy trąbek, nie? Trąbka run brzmi dobrze. Trąbka run. Be stronger, but they never seem to get any faster. They are incredibly sluggish. I can understand the two trolls as they're pulling an unreasonably big wagon for just one recent deceased, but the others are slow in all facets of life. I'm sorry, it has to be said. Now this carriage actually travels away from this Rhea Lucaria encampment, and you would think this would travel an extremely far distance, possibly going from this encampment to another, maybe even higher north towards the manor, or across the lakes to the beginning of Rhea Lucaria. Ale to też się łączy ciekawie z tym, co jest w tej karocie jako broń, nie? Idziemy od obozu rycerzy kukułki. Rycerze kukułki to są rycerze, którzy rzucają w nas tymi niebieskimi gównami świecącymi, glintstone'owymi, które biją damage magiczny. A tam z tyłu mamy miecz, który ma magiczny Ash of War, nie? Taki dość mocno magiczny. Pamiętam, że ja nim grałem przez chwilę na moim chyba interanie, jedynym jaki grałem i... To się łączy jedno z drugim. Dmuchamy w trąbki i one pierdzą. Wielka trąbka, please. Zróbmy. No właśnie. Nie, są różne. Są, mówię, dwie albo trzy różne trąbki, nie? Jest ta ogromna właśnie i jest mniejsza. Ale każde z nich mają bąbelki. Na Ash of Warze. Więc to byłby pewnie run typu trochę walki mele, trochę walenia bąbelkami. Plus jeszcze są spele bąbelkowe, nie? Tylko one są chyba pod inta, a nie pod ten, a nie pod nie pod wiarę, tak jak trąbki. Ale coś by się wymyśliło. Czy zagrasz cały ten run pod kung fu z DLC? Tak, będzie, na pewno będzie. Jeśli chodzi o pełne rany, na pewno chcę zrobić kung fu i na pewno chcę zrobić broń do rzucania ciągle. To jest cały czas na mojej liście do zrobienia. Yes, całą grę, nie tylko DLC. I'm trying to think what would make sense as to where this is being dropped off. Well, this wagon arguably goes an even shorter distance than the one we saw from Limgrave, and is just dropped off by the side of the lake. Perhaps a Viking funeral was to be planned for this soldier, but we really will never know. And of course, before I left, I plundered the chest and bid them adieu. It's also important to note, no matter your progress throughout the game, you will always find these carriages moving from their starting position and designated ending point. It will always be the same. It doesn't matter if you just started the game, burned the Erdtree, or beaten Radagon and Eldenbeast. Same with your progression through Shadow of the Erdtree. Even if you snatch the item from the chest in the back of the carriage, the trolls will always fulfill their coded path. No bo w środku ciągle jest trup, który musi dojść tam, gdzie ma dojść, nie? We continue looking up north in the lands between, we'll come across really a location which is known for carriage graveyards, the real pump and dumps of the carriage industry in this world, the Altus Plateau. Now, i tu z kolei mamy świetną broń, nie? To jest tutaj? Tak. To jest tutaj? Great Starsy tu są? W tym powozie? Czy źle pamiętam? Jedne Great Starsy są w powozie, a drugie są z inwazji. W jednym ranie na jednym NG można je zdobyć, nie? Musiałby się scheatować. Tak, tak zrobimy właśnie. Albo ktoś mógłby mi je dropnąć, nie? Ale scheatować będzie szybciej. Więc, no, hello. Przy okazji pokażę wam, jak używać cheat engine'a tym, którzy są na PC-cie i chcieliby sobie podobnie zrobić, na przykład. This is an entirely different vibe and patrol of what we've seen previously. Limgrave and Liurnia both had a cavalry unit to protect the carriage as well as the usual foot soldiers and torchbearers. Altus has a giant pumpkin head as their flag holder. And along with that, this entire road has guards posted on both sides, so no random blue man group imposter could infiltrate. They were very aggressive and did not appreciate the plain sight journalism that a squid from under the sea was conducting. Countless times of interruptions while ruthlessly stalking them. This kind of rude behavior, I just couldn't tolerate. So to make peace, I played them a song and all was well in the world. POV, you're a carriage. This journey in Altus made me think about what we've seen thus far.
Each location of these carriages has a loose reason of why it's going from point A to point B. Limgrave probably makes the most sense. This one from Altus seems to go through a side path which shows more destroyed or out of maintenance caravans that have broken down within the years, perhaps attacked and looted by the many terrible people in this land. Which is why we came to the conclusion to attack and loot this for ourselves. Czyli poczekaj. Włączmy mapę Elden Ringa, bo on nie pokazał dokładnie, w które to miejsce leci, nie? Jedzie. Czyli co, ona zaczyna sobie gdzieś tutaj właśnie i jedzie tu. Tak, tędy jedzie? W to miejsce, tu gdzie się zakończa ten urwany most? Nie wiem, dalej. Chyba tak. Bo mi się kojarzy miejsce, gdzie jest dużo porzuconych takich wozów z początkiem Altus. A początek Altus, ten jeden z początków, jak wejdziemy do dungeona tutaj, nie? To wyjdziemy górą i wyjdziemy gdzieś, kurwa, gdzieś w tej okolicy, nie pamiętam gdzie. I tu jest na pewno takie ogromne cmentarzysko takich powozów. Ja jak pierwszy raz do Altus szedłem, to właśnie tędy mi się udało tędy wejść. Nie przez talizmany. I byłem zdziwiony, że czemu tu jest tyle powozów, których ja nie mogę otworzyć? Czemu w tych powozach nie ma lutu? Czemu nie ma skrzynek? I tutaj też smog wyskakuje na nas, nie? To chyba stąd gdzieś się wychodzi. Takie jakieś mam wrażenie. I tutaj na tym zboczu pochylenia w Eldenie, wyskakuje na nas smok, Lanceax. Jak upadną, dostaną ciosu, będą wolne, w sensie. Wiem, że jak uderzysz trolla, nie, to on się zatrzymuje. To tak. Down within the years. Perhaps a... Now let's visit our last location, the Consecrated Snowfields. I tu są dwa. Congratulations, you made it to the end game. The developers decided the same mechanic of a troll pulled carriage would hold all the way throughout the game, but now those trolls have evolved into frost trolls. Much different from the originals because regular trolls come from a grafted lab, while frost trolls are bred by consuming every pot friend in the area. Do you see a single pot in Consecrated Snowfield? Didn't think so. Let's continue. This carriage is just like any other. Tiny foot soldiers with a few crossbowmen scattered about. Oh, that's lovely. Let's see how it is at nighttime. Oh, two night cavalry escorting this caravan and probably the longest route of all. Like 14 minut. And it's most likely... Dwukrotnie dłuższa droga niż te poprzednie. Bo te wszystkie poprzednie zajmowały 6-7 minut, nie? Plus, tak przy okazji, ta nocna kawaleria, co tu jest? Nie wiem, czy to jest ta. Przy którymś z tych właśnie powozów jest podwójna nocna kawaleria. Są dwa takie koniki, nie? Dwa na zgule. I jak je oba zabijecie, to dostaniecie set nocnej kawalerii, który jest piękny po prostu, nie? Jest edgy, jest czarny, jest mroczny i ładny. Tylko i wyłącznie się liczy wygląd w tej grze, nie? ...to account for the two night cavalry fights. Just straight bosses while also being the most powerful night cavalry in the game. After saying and seeing this, well, let's just put this to daytime so we can enjoy ourselves. Something I found while waiting for this troop to come by is... They were never going to come by from where I positioned. I cosplayed as a mystic deer for 10 minutes before I realized they were never going to be traveling past me. Musisz triggerować. Happened in Limgrave. If you're not close enough to a patrol or something that has a pathway, A to B or A to B to A, they don't move. They just stand still. It's a little snippet of unimmersion that makes you remember, oh right, this is a game. If everything on the map started moving while you weren't in the area, well, you could kiss your PC or whatever console goodbye because that thing is exploding and getting sent into space. Anyways, I dealt with the band of enemies, sat my dough ass on the carriage and enjoyed a 15-minute stroll, hung out with the locals and departed to the next location. Now let's visit our last location. Poczekaj, no i znowu nie pokazał dokładnie, gdzie to pokaże. Myślałem, że mapę pokaże, dokąd to dojeżdża. Czekaj, to podjechało pod po prostu to miejsce, gdzie się idzie do tej, do Mikeli? Pod Ordinę to podjechało, czy gdzie? Czy to jakaś analiza? Tak, analiza tego, dokąd jadą wozy. Dokąd jadą wozy w Elden Ringu. To chyba podjechało pod... Nie, czekaj, to nie jest tu. Czy to podjechało... Nie, no to jest tu. To jest pod Ordiną, prawda? I ten gościu stoi sobie gdzieś tutaj na uboczu. I z niego leci chyba ten czerwony set, z tego co pamiętam. Więc tak, to podjechało pod Ordinę. Czyli jeśli to podjechało pod Ordinę, to możemy zakładać, że ten trup konkretnie poleciał z niego Nox Flowing Sword, tak? Gdzie tu jest lód? A kurwa, wcześniej. O, Load Curved Sword. On jest od Noxu, nie? Czemu Noxowi ludzie mieliby się wybierać tam, do
drzewa Mikeli. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ciągnie ich do półbogów? Może. Może. And departed the consecrated snowfields. Congratulations, you made it to the end game. What the fuck? All right, there's a second moving carriage in the consecrated snowfields, and if you're like me, who wanted to look up the carriage's locations, it would be extremely hard to find. The Elden Ring wiki is controlled by Fextralife, who are notorious for having incorrect facts or completely missing facts on their page. The only way you could possibly find or know the location of this carriage is based around knowing the weapon drop in the chest that the trolls are pulling. It's mainly hidden by this snowstorm of fog, which if you don't know the game or aren't really exploring, you would never see this. Here's the path vibe drogi do podwójnych kotów w DS2. In the chest, you'll find St. Trina's torch. It's nothing amazing, but for a squid like me... Torch, który przy okazji, jak się nimi napieprza, to nabija uśpienie. Nie wiem, czego używałem na moim torchrunie na Ghost Skin Duo, ale na pewno jak robiliśmy go w podstawce na torchrunie, to pewnie miałem to w planach. Czy tego użyłem? Nie pamiętam, ale taki pewnie był plan. Między innymi, bo miałem tą pochodnię na torchrunie moim. Everyone knows my favorite color is purple, so I'll run into the sunset in search of the next big story. Exploring in this game gives many fun and rewarding experiences. Something as little as watching a couple carriages for an afternoon was somehow a great time, and there's so many finer details to be seen and discovered in this game. And no, there are no carriages in the Shadow of the Erdtree expansion. Thank you so much for watching. If you made it this far, consider giving this video a like, leave a comment, and subscribe for more content like this. Dam lajka. To są takie ciekawosteczki, które są niekoniecznie jakoś wiążące, że musisz o nich ogarniać i myśleć, czy tutaj wszystkie teorie się zgadzają, nie. Tu patrzysz na to, co się po prostu dzieje w grze, nie? I gościu w tym momencie ile czasu spędził na tym? 7 na 1, 7 na 2, 7 na 3, 21 minut, 1 trwała 14 minut, 35 minut, ile ta ostatnia trwała? Gdzieś tu miał podsumowanie, czy nie? Kolejne 7 minut, czyli powiedzmy, że jakieś 50 minut spędził na tym, żeby popatrzeć, gdzie jadą samochodziki w Elden Ringu. I pyk. Kolejna godzina do dodania praktycznie do mojego 1000-godzinnego przechodzenia grania w Elden Ringa, nie? Nie zawsze jak się ma dużo godzin w tych grach, to znaczy, że każdą z tych godzin, każdą minutę spędziłeś na tym, żeby kurwa męczyć bossa i cały czas go masterować, nie? Czasem... Gracze WoWa pewnie troszeczkę tutaj zrelują. Czasem do WoWa się wchodziło, logowało się do gry i biegałeś po Orgrimmarze po prostu. Gdzieś tam sobie biegałeś z jednego miejsca do drugiego, biegałeś po Dalaranie, Wotlku i tak dalej. Nie robiłeś dosłownie kurwa nic. Myślałeś sobie, o, pobiegam sobie po mieście po prostu. I on podobnie zrobił. Tylko, że tutaj troszeczkę jednak miał jakiś cel konkretny, ale tak naprawdę siedział na piździe i nic nie robił, nie? Ale fajny materiał. Fajny materiał. Zobaczymy, czy ma coś jeszcze podobnego. Z takich rzeczy niewiążących. Najlepszy geoguesser na świecie. A on nie robi tylko z Eldena, robi z różnych gier. Okej.